Nowe osiedle Lawor budowane jest od 2020 roku nieopodal basenu Słowianka przy ulicy Jagielończyka. 80 z zaplanowanych 120 mieszkań już widać. Budynek A jest już bowiem gotowy, a budynek B jest w fazie wykończenia i zostanie oddany jeszcze w tym roku. W tych etapach już niemal wszystkie mieszkania znalazły nabywców. W ofercie zostało jedyne ostatnie promocyjne mieszkanie, dlatego firma deweloperska PCG, która połączyła się z Modern Bud z Legnicy, rusza z budową i sprzedażą nowego etapu. Pełna oferta 40 mieszkań o różnych metrażach, od 26 do 73 m2, trafiła do sprzedaży w tym tygodniu. Kupić można m.in. kawalerki oraz mieszkania dwu i pokojowe, idealne dla rodzin. Podobnie jak w poprzednich etapach, do każdego mieszkania przynależy duży ogródek, taras lub balkon, a także co najmniej jedno miejsce parkingowe na parkingu ze szlabanem, do którego dostęp mają tylko mieszkańcy osiedla. Nowi mieszkańcy cieszyć będą się słońcem, gdyż podobnie jak w stojących już etapach, w nowym budynku zaplanowano bardzo duże okna, które doświetlają wnętrza mieszkań i klatek schodowych. W naszym kapryśnym klimacie, przy wielu osobach pracujących w domu, to na pewno korzystne rozwiązanie. Premierowy budynek C będzie gotowy na przełomie tego i przyszłego roku. Warto wspomnieć, że budynek A jest już użytkowany. Zatem każdy chętny może zobaczyć dokładnie, jak wyglądać będzie także nowy etap. Będzie on wykonany identycznie. Firma PCG pomaga także klientom w uzyskaniu kredytu i zaprasza na bezpłatną prezentację mieszkań do biur sprzedaży w Jaworze i Legnicy. Wkrótce, na wiosnę, planowane są także dni otwarte nowego etapu.